wszystkim, cytrę Kamila. Dzisiaj lecimy z 11 odcinkiem The Promised Neverland. Mam piękny kubek z niemartwymi chłopcami. Więc zobaczmy. Ray i Emma udawali, że są warzywami przez ostatnie 2 miesiące. Jestem ciekawa, jakie plany rozkminili przed wyjazdem Raya. Więc weźcie sobie herbatkę, kawusię i zobaczmy, co tu się podzieje. On nie umarł. I będę to powtarzać. On, kurwa, żyje. No tak, przecież nie uciekną bez wszystkich. Prawda jest taka, że wolałabym się rzucić z tego urwiska, niż zostać zjedzoną. Ale dlaczego on to mówi w taki sposób, jakby to miało się dziać bez jego udziału? Nie wiem, czy to po prostu w polskim tłumaczeniu, czy nie. Poza tym jej noga nie jest w pełni sprawna. Okej. Nieważne. Nadal mówi w taki sposób, jakby on miał nie iść. Okej, właśnie. Serio? Nie poruszyli tego tematu? Będziesz przynętą? Czemu mam wrażenie, że on się tym obleje? Ty kurwa debilu! Możecie mi nie mordować ulubionych postaci?
Będziesz kurwa pieczony. Co? Ja pierdolę, co? Nie mam kurwa pytań w tym momencie. Bo to nie tak miało wyglądać. To miało wyglądać tak, że sobie poobcinają kurwa uszy i wyjebane we wszystko. Chuja, jest na plakacie drugiego sezonu, nie ma, że umrze. Kiedy plakat spoileruje ci, co ma być i co się stanie. Znaczy, nie wiem, co się stanie, ale... Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Oni zrobili jakąś mięsną kukłę i chuj i wyjebane we wszystko i tyle. I nie, on nie umarł. Nie. Nie, 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 nie. Ale priorytety. Potrzebuję jego mózgu. Tam będzie ucho, tam będą... A, woj! Okej, no to ona się pozbyła. Dobrze, żyjesz. To mnie interesuje. Czy wszyscy sobie poodcinali kurwa uszy? Czyli dzieciaki też już o tym wszystkim wiedzą, tak? Okej, czyli wszystko jest już jasne. Kiełbaska, to po co tak? A, czyli jednak zrobili mięsną wersję.
obcięła włosy. Okej, czyli na skrytce było tu coś do podpalania, Jezus, lag mózgu. O Boże, paliwo, Jezus, co to ci, czym się kurwa podpala? Jezus, lag mózgu, lag mózgu. Właśnie. Nie płacz, on dalej żyje. A co z tymi maluchami, maluchami? Cieszę się, że wszystko zostało wreszcie wyjaśnione. Ale nadal, gdzie są te maluszki, maluszki? Czyż nie wsadzili ich sobie do plecaków? To jednak nie uciekają ze wszystkimi? Rage mod się włączył. Moja kluseczko, słoneczko ty moje, dlaczego? Nie podoba mi się to. Nie. Już mówiłam resztę to tam walić, ale on miał iść z nimi. I zdecydowanie te maluchy, które były w kołyskach, nie kołyskach, jak to się nazywa, w łóżeczkach, w pokoju u mamy, to zdecydowanie one jakoś tak za bardzo biegać po lesie nie mogą. A nie wygląda na to, że ktoś je zabrał gdziekolwiek, ani mama ich przy sobie nie ma. Ogólnie bardzo mi się podoba to, że wszystko zostało wyjaśnione póki co. I plan Normana, szacuneczek.
Bardzo fajnie wszystko rozkminił. Przejrzał Reja totalnie. Rej, ty idioto! No, tyle ci powiem. Nie będę przeklinać na ciebie, bo jesteś moim drugim słoneczkiem w tym serialu. Pod względem ogólnie. Ale nie, nie, nie. Bardzo mi się nie podoba końcówka i zdecydowanie lecę po prostu z ostatnim odcinkiem, bo... Dobra, dzięki bardzo za oglądanie. Zapraszam do pozostałych serii. Zapraszam do subskrypcji i trzymajcie się, pa!